Wykonać rzecz absurdalnie sprzeczną samą w sobie. No bo teraz spróbuj uzyskać klarowną odpowiedź na pytanie, czym jest koncepcja, jeżeli odpowiedź na to pytanie stanowi koncepcja sama w sobie. Innymi słowy, rzecz, którą poszukujemy, jest zrobiona dokładnie z tego samego, czym rzecz, przy pomocy której będziemy poszukiwać. Wspaniałe momenty ciszy, gdy wszyscy możemy po prostu się zatrzymać. Wiecie, bo kontemplując to, czym jest koncepcja, musimy wiedzieć również to, czym koncepcja nie jest. A sądzę, że nikogo nie zadowoli odpowiedź konceptualna, zarówno na pytanie, czym jest koncepcja, jak i czym ta koncepcja nie jest, ponieważ wciąż próbujemy odpowiedzieć na pytanie przy pomocy pytania. Istnieje przestrzeń absolutnej świadomości. Ze świadomości tej wyodrębnia się byt zwany ja. Czy byt zwany ja może być mną, jeżeli jedyne co istnieje to byt zwany ja? Czy byt zwany ja jest koncepcją? I dlaczego to pytanie? Ponieważ chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie, czym jest koncepcja, musimy również zadać pytanie, kto pyta? Kto zadaje to pytanie? Z czego zbudowany jest ten, kto zadaje to pytanie? Czy koncepcja może poszukiwać samą siebie? Bo jeżeli ja jest konceptem i jedyne co jest poznawalne przez ja, to jest ja samo w sobie, to wychodzi na to, że każdy koncept jest tożsamy z ja. A co za tym idzie, każda jedna koncepcja dotyczy ciebie, dotyczy mnie, dotyczy nas wszystkich. Nie wiem, czy wszyscy sięgną na tyle głęboko, żeby uchwycić sedno tego, co ja powiedziałem, bowiem bezpośrednią odpowiedzią na pytanie, czym jest koncepcja, powtórzę, bezpośrednią odpowiedzią na pytanie, czym jest koncepcja, jesteś ty. Nie ma innej odpowiedzi. Wiecie? Dzisiaj myślałem, że wyskoczę tutaj w tej kontemplacji z jakąś mega rozbudowaną i abstrakcyjną formą wypowiedzi. A wszystko stało się tak klarownie proste.
Jeżeli ja jest konceptem i jedyne, co jest poznawalne przez ja, jest koncepcja dotycząca ja, to gdy zwrócimy uwagę na to, czym jest to ja, uzyskamy bezpośrednią odpowiedź, która jest równoznaczna z brakiem zadawania jakichkolwiek pytań. Innymi słowy, bezpośrednią odpowiedzią na pytanie, czym jest koncepcja, jest brak pytania, czym jest koncepcja. To jest totalne zaprzeczenie istnienia koncepcji samej siebie, bowiem istnienie koncepcji powołuje do istnienia jej niedualną formę, jaką jest zaprzeczenie istnienia tej koncepcji. Więc gdy istnieje koncepcja, istnieje również antykoncepcja. I no, tak to właśnie wygląda. I wiecie, chciałem wam tutaj powiedzieć piękne słowa, że koncepcja jest wynikiem kulturowego rozwoju i ewoluowała na drodze rozwoju naszego języka i sposobu rozumienia świata, i dzięki temu możemy się uczyć, możemy przekazywać sobie różne koncepcje i możemy być tacy fajni, mądrzy i wyjątkowi, bo możemy wiedzieć coraz więcej koncepcji, możemy mieć coraz więcej tej koncepcji, możemy się uczyć i uczyć i uczyć i uczyć i uczyć i uczyć, aż w końcu nasze głowy spuchną i powstanie może jakaś nowa wersja Homo sapiens z wielkimi głowami, a nie, to już było. Neandertalczycy mieli wielkie głowy. No i w sumie wyginęli jako gatunek, więc może to niekoniecznie jest dobra droga w kierunku naszej ewolucji. Wiecie, może świadomość wcale nie chce, aby nam spuchły głowy, dlatego dzisiaj tak bardzo powszechne stało się non-duality, wiecie, żeby nam głowy po prostu nie spuchły. Czym jest koncepcja? Wiecie, bo nadal poruszamy się na płaszczyźnie koncepcji, próbując uchwycić to, czym jest koncepcja, więc na dobrą sprawę każda próba uchwycenia tego, czym jest koncepcja, zamienia się w taką grę słów. I to, co jest charakterystyczne w każdej formie gry słownej, to jest to, że każda kolejna koncepcja, każde kolejne słowo jest ponad tym poprzednim, więc na dobrą sprawę i tak cały czas stoimy w tym samym miejscu, ale ciągle próbujemy utwierdzić się w przekonaniu, że jesteśmy troszeczkę wyżej ponad tym, co już było. Ale na dobrą sprawę, ze względu na to, że świadomość jest jedna, jest niepodzielna i zawsze wyróżnia się poprzez to, co jest, i tak zawsze jesteśmy w tym samym punkcie, więc każdy moment bycia wyżej niż poprzednio jest na dobrą sprawę tym samym punktem, co poprzednio, bo to jest tak, jakbyśmy wzięli wielką kulę, powiedzmy szklaną kulę, i zdali sobie sprawę z tego, że każdy punkt na tej kuli jest środkiem powierzchni tej kuli, więc na dobrą sprawę nieważne, w które miejsce wskażemy, i tak pokazujemy na to samo miejsce. Kocham Cię, świecie, kocham Cię, świadomością, kocham Cię, koncepcją. Kocham Was, miśki. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.